posłuszna woli Ojca, staje na polskiej ziemi. Do wieku XIII sól, która stanowiła o bogactwie kraju do Europy, była w Polsce rzadkością. W Krakowie zasiadał wówczas na tronie Bolesław Wstydliwy. Do niego właśnie w odpowiedzi na swat przybywała Kinga, córka króla Węgier, Beni IV. Przed wjazdem do stolicy zatrzymała się w Wieliczce. Król Bela IV rad oświadczyną lubianą daty dla córki szykował, lecz Kinga nie chciała klejnotu. Panie, miast złota racz podarować coś, czego Polacy nie posiadają. Życzenie Kingi zdziwiło króla. Dowiedział się jednak, że pod Babelem sól bardziej się ceni niż złoto. I dlatego podarował córce kopalnię soli w Maramureszu. Sól będzie moim darem dla Polski. W Maramuresz królewna ściąga pierścień i rzuca w otchłań szybą. Oto znak mych z księciem polskim zaręczyn. Ruszyła tedy Kinga w drogę do Krakowa. Książę Bolesław wraz z dworem czekał już na nią w małej osadzie zwanej Wieliczka. A pani witaj wśród naszych wzgórz, skąd słona woda wypływa. Zaraz po powitaniach królewna poleciła kopać u podnóża wskazanej przez siebie Wielickiej Góry. Rychło kilo natrafił na skałę. Miłościwa pani, oto co żeśmy naszli. Dobryła najczystszej soli, a w jej wnętrzu połyskuje pierścień. To mój pierścień zaręczynowy. Za przyczyną pierścienia były soli w cudowny sposób przemieściły się z Węgier do Polski. I tak, dzięki księżnej, nasz kraj wzbogacił się o sól kamienną. Księżna Kinga, za pobożność i szlachetność, została wyniesiona na ołtarze. A wieliccy górnicy, swej patronce błogosławionej Kingze, wykuli największą na świecie podziemną kaplicę.